Witam Was, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Jestem na weekendzie w Wiśle i oczywiście nie mogło zabraknąć pociągów u mnie, no ale niestety dzisiaj ich nie będzie, bo po prostu są zastępcze komunikacje miejskie w tym odcinku, więc autobusy Kolei Śląskich dzisiaj będę nagrywał, więc zostawcie suba, lajka, no niestety, ale pokażę Wam dworzec tutaj, który jest zamknięty, tak. A więc brama, ale przejdę przez nią. Dla Was, dla widza, więc idę nagrywać już autobusy Kolei Śląskich, widzowie, i no, ja wiem, że to jest coś innego niż pociągi, ale dzisiaj jesteśmy na stacji Wisła Uzdrowisko, no w ogóle w całej Wiśle leżą w ogóle są wstępcze komunikacje miejskie, więc niestety pociągi tutaj, pociągów nie można użyć, a taki dworzec to nawet łami, tylko nawet nie da się wejść budynkiem, żeby bilet jakiś kupić tu, więc no trochę dziwnie tutaj, jakby no zobaczymy, zostawcie suba, lajka, widzowie, bo więcej takich filmów, plany mam jechać bardzo fajne miejsca jeszcze, no bardzo fajne miejsce mam w planach jechać, ale nie wiem, czy się to uda, ale chyba jeden już będziecie mnie. No, do Krakowa mam w planach pojechać, widzę je. Więc za niedługo może być odcinek z Krakowa. Ale to za niedługo planuję. Też przypominam, że włączyłem donaty, bo nie mówię o tym. No, widzowie, oczywiście, jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, link w opisie. A tutaj ustka, jakiś w ogóle jakiś dziwny rozkład tutaj. Do Katowic, bo no, jest potem klinika Katowice, Wisła, Gąbice, ale niestety no. I mamy wjazd w rosyjskim pociągu Kolei Śląskich, autobusy Kolei Śląskich z Wisły, Gąbice do stacji Skoczów Dworzec, więc no z Wisły, Gąbice przyjechał właśnie Wisły, Gąbice, Katowice niestety też są zastępcze z komunikacją miejską, ale to wieczorem. Tutaj mamy autobus Kolei Śląskich do Skoczowa z Wisły Gąbice. S6. Powiedzmy, że to byłby pociąg S6, a to jest autobus S6. Zaraz pójdziemy tam na ten dworzec. I tak wygląda autobus Kolei Śląskich. Nigdy nie widziałem jeszcze takiego. Wisła Gąbice Ekspres. To jest taki główny dworzec, tutaj można powiedzieć, w samym centrum. A tutaj jedzie autobus też z Wisły Gąbice do... Nie, tak, z Wisły Gąbice też do Skoczowa dworzec autobusowy, więc mamy dwa autobusy Kolei Śląskich. I właśnie do takiej samej stacji. Więc bez szału jakiegoś takiego dzisiaj. I tutaj. Ale się nie mieszczę. Wow. A się prezentuje kolejny autobus Kolei Śląskich. Mini Wisła Gąbice z Skoczów Dworzec. Ja widzę je tak w ogóle w Gołębiewskim. Tak, tam jest Gołębiewski, hotel Gołębiewski. Mniej od nim przyjechałem na te 3 dni, bo jestem tutaj 3 dni. A już przedostatni dzień dzisiaj jest. No po prostu. Więc mamy kolejny zastępcza komunikacja autobusowa. Pisze tu. Zamiast pociągu S6. Nie, to jest widzowie ze Skoczowa do Wisły Gąbice jednak, czyli to idzie na odwrót. Bardzo przepraszam, pierwszy pociąg jest do Skoczowa, a ten jest z Skoczowa. Przepraszam za błąd. Więc dzisiaj autobusy Kolei Śląskich nagrywane. Się dziwnie czuję nagrywając te autobusy, tak szczerze. I mamy odjazd do Wisły Gąbice. Tak, na nie spadły. I mamy odjazd do zastępczej komunikacji.
zastępcza komunikacja, a tam stoi i teraz on powinien wyjeżdżać. Jakby teraz nie wiem, jak to jest zrobione tutaj, bo dziwnie. Normalnie by te pociągi wjechały na peron, a tutaj tam stoją jakieś Wispol, jakieś no, autobusy. Dobra, idziemy teraz na dworzec. Wisła uzdrowisko pokazać wam. Nikt na tym dworcu jakby... Nie mogę ująć, że to opuszczone, bo on nie jest jakoś najgorszym dyszy, ale no nie ma ludzi. I pojechał tamten autobus zastępczy komunikacji autobusowej. Tu sobie zobaczyłem, ale nie nagrałem. Tam kolejny hotel w górach. Tutaj hotele w górach są. Ja w Krystalu nie jestem, tylko w Gołębiowskim. Bardzo polecam, fajny hotel. Ale nie no, nie zapłacili mi za reklamę, to po co ja. No więc tak tutaj to wygląda. Dzisiaj słoneczko w Wiśle, więc bardzo fajnie. A czy tamten autobus? Jakby wejdę tutaj, ale tutaj nie można to wejść na ten dworzec. Tu w ogóle jakoś dziwnie, tu jest ta straż miejska, ale widzowie, dla widza się wejdzie tu na ten dworzec opuszczony, no nie, ale tak to wygląda. Więc tak to wygląda, tutaj nawet tabliczki rozkładowe są puste, czyli ten tutaj nic się nie odrodzi. Jakby tu nawet towarówki jeździły, to fajnie by było, ale tu nic nie jeździ na tej Wiśle uzdrowisko. No w Głębicach też wszystko w Wiśle i w Ustroniu, w Skoczowie, to nie, w Skoczowie tam są jakieś pociągi, ale tu wszystko trochę... Komunikacja miejska, więc jakoś tutaj nie poszło im. I panie, tu jest peron pierwszy. O nie, idą tu. Straż miejska. I to jazda, może lepiej pójdę, bo jestem obsrany. Widzicie, jak tu tutaj widzowie. Ja się boję, wiecie? Ja nie mogę, tu są... Ja się tak obsrałem, widzowie, że po mnie idą tutaj takie siedzonka kolei Śląskiej, co nie ma nawet w Zabrzu, ale w Katowicach też. Ja mówię, w niektórych miejscach są takie przesołeczka, ale no jakby nie, ja widzę, już tam nie wchodzę, wiecie? Ja tu już wam nie wchodzę, bo ja tu się tak boję. To jest straż miejska, to co wam mówiłem. A gdzie ona poszła? W ogóle jakieś akcje jest? Jezus. Sorry, że tak obsrany jestem, ale widzowie, no nie wiem, czy bym na moim miejscu byście się cieszyli. Tak wygląda, można powiedzieć, centrum przesiadkowe, a tam dokończając, tam jest peron drugi, co tam nawet nie jest gotowy. Są trzy tory w ogóle, więcej niż w Zabrzu i nie jeżdżą pociągi. No. Trochę tu tak opuszczony teren bardziej. Stacja PKP, czy tak PKP, no zastępcze PKP. Tutaj straż miejska jest blisko dworca. Właśnie doświadczyłem takiego stresu. Tutaj wjeżdżają autobusy i odjeżdżają. I tutaj jest restauracja, więc jak ktoś czeka, to może tutaj jakiś rosołek zjeść. Browar Wisła to się nazywa. A zaraz powinien jechać kolejny, no, zastępcza komunikacja ze Skoczowa. Ale nie, z Wisły Głębicy Skoczowa. Więc tak to wygląda. Tutaj
Wisła Centrum. Ważny od 23 grudnia 2019 roku. No i nie wiem, czy dalej jakiś PKS Bytów jeździ. Bo Bytów jest daleko. Słupsk też jest daleko i Łuska. Więc ostro. No nie, no widzę, jakby mnie złapali, no to ostro by było, prawda? Jakby mnie złapali do... Powiedzieli, masz przesrane, bo po prostu sobie... O! Bo wszedłem na peron. Próbować coś teraz do widza? Nie wiem. Nawet już nie próbuję, ale możecie zostawić suba, lajka widzowie, bo po prostu... No, było gorąco przez chwilę widzowie. Było bardzo gorąco, ale... No, słoneczko świeci bez chmur, dzisiaj w Wiśle. Jest pięknie. Basenik mamy w hotelu. Kąpałem się, a tu czerwone światła cały czas. No, puściutko na tym dworcu. Zamknięty dworzec. Opuszczony dworzec. Można tak powiedzieć. PKP Wisła Uzdrowisko. Więc czekamy. Ja w ogóle jestem w tych spodenkach widzowie. Bo jest tutaj bardzo ciepło. A ten skład, co przyjechał jako pierwszy w tym odcinku, czyli do Skoczowa, stoi i nie wiem, co tam ma. Chyba ma długą przeszkodę. No, ale ostro jest, widzę tutaj te, żeby jakby to jest, widzę, najlepsza pora, żeby nagrywać tutaj, bo na przykład nie ma pociągu. No, jest z autobusów, no. Ja widzowie, nie jestem przyzwyczajony nagrywać autobusy, ale no, zastępcza komunikacja. XD. No, można powiedzieć, no. Nie wiem, czy ktoś widział autobus Kolei Śląskich, ale jak ktoś nie widział, no to coś pokazałem przynajmniej. Takiego z Kolejami Śląskimi. Tam mamy autobus, który przyjechał i dalej tu stoi. Nie wiadomo dlaczego. Więc no co, czekamy, ale chyba jedzie zastępcza komunikacja z Skoczowa. Tutaj ten busik możliwy, ale tutaj taki przystanek to jest widzowie. To w ogóle, no szkoda, że w tej Wiśle nie jeżdżą pociągi. No, bo byłoby lepiej. A mamy wjazd w Wispolu oraz kolejnego... Dobra, czyli mamy dwa autobusy naraz. Mamy teraz Jaworzyna, Wisła, Ustrzyń, Cieszyn i Wisepol. Takie dwa autobusy wjechały na... Nie, to nie akurat nie zastępcza komunikacja miejska, bo tutaj to normalne autobusy Wispol. O, widzowie. Ten autobus tutaj staje, jaki Wispol. Więc stacja Wisła, Uzdrowisko, raczej centrum przesiadkowe to bardziej, autobusowe, PKS to jest chyba. No bo tutaj no... Tam ludzie wchodzą do tych, czy jeżdżą autobusami, ale ciekawe jak mogą zakupić bilet. Nie wiem, Konara da się kupić w tym autobusie? Nie mam pojęcia. I mamy chyba odjazd z autobusów, ale nie, nie. Wy więc widzowie, napiszcie,
autobusy na moim kanale się pojawiły, ale chyba pierwszy i ostatni raz. Nie, pewnie jeszcze kiedyś nagram autobus, ale oczywiście to jest kanał pociągowy. Stacja PKB Wisława Zdrowisko, tak nazwę ten film. Już tak. Bo po prostu, no, ale widzę, że za niedługo Kraków Główny, więc wtedy będzie jazda. 11 listopada jadę akurat. Pewnie ten film widzicie w ogóle za 11, mam dużo filmów w ogóle, na przykład, no, na zapas jakby, bo po prostu widzowie, no. Gdzie na przykład? No, będzie dużo składów w Krakowie. Jeszcze taki jeden wstępny plan, 30 jechać do Wrocławia, ale to już taki wstępny. Patrzcie na mnie, klinika. Więc widzowie, no, do Wrocławia 30 listopada mam w planach jechać, ale czy tak będzie, to jeszcze nie wiem. No, więc tak to się prezentuje dzisiaj. Zastępcze składy wam nagrałem, więc ja idę do hotelu na obiad, widzowie, bo mi się jeść trochę chce, ale no, widzowie, no, pokazałem wam, jak wygląda stacja Wisławy Zdrowisko, a wygląda to tak, więc zostawcie suba, lajka, widzę, przypominam o funkcji donej na moim kanale, można mnie wesprzeć na podróże, na przykład do Wrocławia, to akurat, no, do Krakowa jeszcze za swoje pieniądze ci pojedzie, ale już do Wrocławia to oczywiście są, już chcę za donaty, więc i nie wiem, ile nawet PKP Intercity, ale zachęcam do wpłacenia, kto chce mnie wesprzeć, więc zostawcie suba, lajka. Tak wygląda nieczynna stacja Wisławy Zdrowisko z trzema torami, z dwoma peronami, więc pa, pa!